Poranek Radia Tok FM. Minęła 7:28. Pani Julia Pitera. Pani minister Julia Pitera, Boże, jak już pani ma ten duży, długi tytuł, sekretarz stanu, pełnomocnik do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych. Ale zanim zaczniemy o zapobieganiu, chciałabym panią zapytać, gdyby Krzysztof Piesiewicz wystartował na senatora, to pani by uznała, że to jest słuszna decyzja? Ponieważ staram się mówić prawdę, powiem szczerze, że dla mnie to jest trudna decyzja. Ja do dziś dnia nie mogę zrozumieć, jak człowiek reprezentujący pewne środowisko, pewien świat, może do domu zapraszać pewną kategorię ludzi, już nie mówiąc o tym, że w ogóle funkcjonariusz publiczny musi uważać, kogo zaprasza do domu, generalnie rzecz biorąc. Ja też w życiu miałam rozmaitego rodzaju prowokacje, z którymi musiałam sobie poradzić. I to jest ta intuicja, którą... Każdy funkcjonariusz publiczny musi mieć i dlatego nie rozumiem, jak to się jest mogło stać. Jest pani taka trochę nieludzka, nie? Bo to nie uznaje pani, że ludzie mogą mieć pewną dozę naiwności w sobie, wiarę w ludzi, w to, że nie będą oszukani. Czy mamy być aż tak podejrzliwi, żeby z nikim nie rozmawiać? Nie jestem podejrzliwa, rozmawiam tylko zawsze w sytuacjach, które mnie w jakiś sposób ubezpieczają. To znaczy jest to biuro poselskie i zawsze jest przy tym jednak świadek, bo nie dlatego, że nie ufam ludziom. Przeciwnie, rozmawiam z ludźmi, sporo podróżuję, bardzo ludzi lubię i bardzo lubię z nimi rozmawiać. Natomiast to są dwie różne rzeczy. I musimy pamiętać o jednym. Jedno to jest te emocje, no bo oczywiście jest mi go żal w jakiś sposób i nie powiem, że nie. Tylko pani redaktor, czy jest pani sobie w stanie wyobrazić, co by spotkało Platformę Obywatelską, gdyby doszło do tych wyborów pod szyldem Platformy Obywatelskiej? Nie sądzę, że partia polityczna miała czas tłumaczyć się z zarzutów nawet najbardziej wymyślonych. Jak rozumiem, pan Krzysztof Piesiewicz jest tego typu osobowością i tak rozpoznawalny, że nie potrzebuje szyldu Platformy Obywatelskiej. Ale ja mówię o tym, że tłumaczyć się trzeba. Dobrze pani widzi, pani redaktor, co już się dzieje pod adresem Platformy, mimo że nic nie mieliśmy z tym zdarzeniem wspólnego, a cały czas wymaga się od nas, żebyśmy się w tej sprawie deklarowali. A ja nie słyszałam. No ja słyszałam, bo słyszałam komentarze opozycji chociażby wczoraj w telewizji i muszę powiedzieć, że... Niech pani mniej ogląda telewizję, to będzie pani zdrowsza. Znaczy powiedziałabym tak, rzeczywiście nie rozumiem tej decyzji. Nie rozumiem decyzji wchodzenia w kontakty z tym pokrojem ludzi. I tyle. Chciałabym to zrozumieć, jak do tego doszło. A jeżeli bo dla mnie jest to niepojęte. Powiedzą, że tak? A to wybiorą. To jest oczywiście ich wybór. Różnego rodzaju wybory bywały przez te 20 lat. Nie sądzę. A co pani sądzi o tej kampanii billboardowo-plakatowej, która się rozwinęła, w której również przedstawiciele Platformy biorą bardzo czynny udział? Dzisiaj widzę zdjęcia pani posłanki Pomaskiej, która rozwiesiła banery w Gdańsku. Była zwolenniczką tego, żeby nie było billboardów. Mam stosunek absolutnie krytyczny. Dlatego ja się boję zakazów. Generalnie rzecz biorąc, wszystko to, co robię, wolę regulować zasady niż zakazy. Dlatego, że z zakazami zazwyczaj bywa tak, obojętnie jakiej dziedziny one by nie dotyczyły, że się szuka obejścia. I dlatego powinno się raczej tworzyć ścisłe regulacje, a nie budować zakazy. I to było troszkę do przewidzenia, że ten zakaz będzie obchodzony i tak też się stało. Nie wiem właściwie, jak z tego wybrnąć, bo z drugiej strony... na razie to zakazu formalnie nie ma. Bo to nie jest kampania nic wyborcza. Nic nie powiedział, w środę powie. Więc co to na razie jest w takim Ale już mamy dyskusję, prawda, że policy tworzą prawo, po czym próbują je obchodzić. Tak, to zawsze, że tak powiem, taką buduje nie najlepszą reputację, więc... A może prezydent Komorowski popełnił błąd, zapowiadając miesiąc wcześniej, kiedy ogłosi termin wyborów i kiedy one będą? Po co tak wcześnie mówił? Nikt by nie ruszył tak wcześnie do ataku, gdyby nie była znana tak wcześnie data wyborów. I tak musi się niedługo określić, więc niezależnie od wszystkiego pewnie one by zawisły i po tym ogłoszeniu
przyspieszeniu terminu wyborów i do czasu normalnej kampanii, tak ciągle byłby ponad miesiąc na to, żeby te billboardy powiesić. Ale czy Platforma nie ma wpływu na swoje? Bo ja rozumiem, że nie możecie zakazać, żeby wisiał premier Jarosław Kaczyński na bardzo wielu billboardach, bo już naprawdę trudno przejechać, żeby tego nie zobaczyć, tylko że one szare strasznie są, więc mało widoczne. Ale swoim członkom możecie zakazać. No ja nie sądzę, żeby władzom Platformy w ogóle przyszło do głowy, że w ten sposób będzie obchodzone prawo. Natomiast jakie będą decyzje Zarządu Krajowego, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest sytuacja trudna. No a na przykład jeżeli kampania pana posła Gibały w Krakowie, tak jak piszą miejscowe media i nie tylko miejscowe, kosztowała od 200 do 400 tysięcy. I duża rozpiętość, muszę powiedzieć. Zależy i teraz to zostanie zaliczone do wydatków Platformy, no to co? Będzie kłopot. Będzie kłopot. No, zawsze zachęcałabym parlamentarzystów i w ogóle członków partii politycznej, żeby każdą czynność, którą wykonują jako politycy, żeby się zastanowili, jakie skutki ich działanie przyniesie dla partii. Żeby nie myśleli tylko o sobie i nie rachowali tylko własnego interesu, ale jednak pamiętali o tym, że później z tą krytyką zmagają się wszyscy. Korzyść jest albo i nie ma, bo ja twierdzę, że korzyść z tego jest przy tej krytyce, jest być może nazwisko się znaje, staje bardziej rozpoznawalne. Natomiast nie wiem, czy to jest jakaś wartość dodana. Natomiast martwi mnie najbardziej to, że tego typu sytuacje obciążają partie, obciążają władze partii tym, że muszą się tłumaczyć z tego typu sytuacji. I dlatego apelowałabym do kolegów, żeby jednak myśleli o skutkach swoich decyzji, że one nie są jednostkowe. To zaczynają być skutki tego zaczynają być zbiorowe. Czyli decyzja jednostkowa, ale skutki zbiorowe i warto o tym pamiętać. No, warto. Pani minister, program zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych będzie się kończyć pani czteroletnia kadencja na tym stanowisku. Co właściwie pani dokonała? Pani redaktor, jeśli chodzi o przepisy prawa, to mamy za sobą tak. Przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczące korzystania z kart płatniczych, służbowych, czego do tej pory nie było. I to dla całej sfery administracji publicznej, czyli i samorządowej, i państwowej, artykuł 175 ust. 3. Przeszła już przez rząd i przeszła już przez Sejm, poszła do Senatu ustawa o kontroli w administracji państwowej. Dzisiaj Rada Ministrów przyjmuje ustawę o odpowiedzialności zawodowej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dwie ustawy, które najbardziej bulwersowały. Jakby sednem tej ustawy, którą dzisiaj przyjmie Rada Ministrów, jest co? To jest ustawa, to jest system, który w sytuacjach, w których nie zostały naruszone przepisy karne, natomiast w jakiś sposób zostały naruszone przepisy księgowe, nie podlega sankcjom karnym, natomiast można na przykład utracić, pomijając grzywny, pomijając różne stopniowanie kary, można utracić nawet uprawnienia zawodowe. Ten system w Polsce nie działał. Budżet systemu wynosił 19 milionów złotych. Natomiast niestety myśmy przeprowadzili bardzo dokładną analizę. Ona wisi na stronach internetowych KPRM-u, ponieważ okazało się, że to nie jest w ogóle monitorowane, bo każdy system powinien być monitorowany, żeby wiedzieć, czy jest skuteczny. Okazało się, że nie jest monitorowany, że te sprawy ulegają przedawnieniu. No bo jak urzędnicy mają monitorować swoje własne błędy, no więc właśnie. To nie będą I myśmy to uporządkowali. Pani redaktor, bardzo ważna rzecz, o której się niewiele mówi, stanowisko rządu, które ja przygotowywałam do ustawy o NIK-u, przecież od 1 czerwca już działają nowe przepisy o NIK-u. Będzie audyt zewnętrzny, jedyna instytucja, która nie była poddana żadnego typu kontroli zewnętrznej. I niesłusznie, dlatego że każda instytucja musi zostać jednak przejrzana i to nie dlatego, że ją się o coś podejrzewa, tylko dlatego, że takie są reguły działania w sferze publicznej. Będą nowe zasady wyboru dyrektorów delegatur, będą obligatoryjne konkursy, nie takie wewnętrzne po prostu, ale mało tego, żeśmy odpolitycznili, dlatego że są określone zasady, kto może startować w konkursie na dyrektora delegatury NIK-u. Także tych rzeczy stało się sporo. No, mamy sporo rzeczy, które są w toku, mam nadzieję,
No najgorzej poszło pani chyba z tą tak zwaną ustawą antykorupcyjną, bo jej nie będzie. I lobbingową. Czyli to znaczy, pani redaktor, takimi sztandarowymi dla pani powiedziałabym. W tej chwili żeśmy zastosowali taki tryb, żeśmy trochę ściągnęli lejce, dlatego że kończąc z tej ustawy, przekazując do Sejmu, doskonale wiem, że w Sejmie będą procedowane pewnie z rok. W sytuacji, w której nie, za no moment będą wybory. Nie, swoją ważność dokładnie, z końcem kadencji. I dlatego doszliśmy do wniosku, że wolimy dokończyć całą procedurę na etapie tym, który teraz jest i wykończyć to po Sejmu. Wyborach. Tak, i nie kierować do Sejmu. Dlatego, że każdy, kto przeczyta założenia i lobbingowej, i antykorupcyjnej, zobaczy chociażby w pierwszej części, jak wielki wkład pracy był zrobiony w to, żeby rozpoznać problem w Polsce. Myśmy naprawdę poznali przepisy, regulacje w innych krajach, poznaliśmy sytuację, jaka jest w Polsce. A może skontrolowaliście przy okazji, jak jest wykonywana obecna ustawa lobbingowa, ponieważ fatalnie. Ona wcale nie jest złą ustawą. Nie, złą, pani redaktor, wszystkie dane mamy podane w tych założeniach, które są teraz, jest ustawą absolutnie fatalną, taką, która de facto uniemożliwia działanie zawodowym firmom lobbingowym, natomiast umożliwia różnego rodzaju podmiotom kryjącymi się za podmiotami społecznymi robienie działań lobbingowych jako tak zwanych jako pro publico bono. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie afery, które dotyczyły jakichś naruszeń procesu legislacyjnego, były związane nie z zawodowymi lobbystami. One były związane z podmiotami zarejestrowanymi jako podmioty pozarządowe. Także to jest naprawdę problem i niezależnie od ataków, które jednak spotykały i mnie, i moich współpracowników, muszę powiedzieć, że tym bardziej mnie to utwierdziło w przekonaniu, że jest to rzecz, która absolutnie wymaga uregulowania. I od razu chciałam powiedzieć, nie zakazu. Nie zakazu. Nie, przeciwnie. Uregulowania, to znaczy sytuacji, w której my doskonale wiemy, kto uczestniczy w procesie legislacyjnym. Nie dlatego, że mu zarzucamy, że on jest, nie wiem, przestępcą, działa nielegalnie, chcemy mu coś zrobić. Tylko wszyscy, którzy uczestniczą w procesie legislacyjnym, wszystkie te działania muszą być jawne. Informacja publiczna chociaż. Ale klimat chociaż. Już w międzyczasie jest taki, pani minister, że bardzo trudno będzie komuś wytłumaczyć, że lobbysta nie jest przestępcą, a przynajmniej potencjalnym przestępcą. No właśnie dzisiaj lobbysta jest przestępcą. My tego nie chcemy. To jest normalny zawód. Dziękuję bardzo. 7:40 minęła pani minister Julia Pitera. Przepraszam, już pominę te wszystkie tytuły, jakimi obdarzono pani rządowe stanowisko. Była gościem poranka.